Słuchajcie, drodzy Państwo, kochane polskie, olsztyńskie rodziny. Te rodziny, które przyjechały tutaj, żeby sami dzisiaj Polsce świętować ten dzień. Witamy Was serdecznie, z miłością, z sercem i z tym bardzo mocnym wspólnotowym wyznaniem, o którym przed chwilą powiedziałem. Polska rodziną silna. Siódmy marsz dla życia rodziny w Olsztynie. Marsz odbywa się pod patronatem Jego Ekscelencji, arcybiskupa metropolity Świętokrotora Józefa Kuzyńskiego, wojewody warmińsko-mazurskiego pana Artura Kojeńskiego, prezydenta Olsztyna pana doktora Piotra Szymowicza. Zapraszam na scenę pana wojewodę Artura Kojeńskiego. Oficjalnie rozpoczniemy marsz. Dobrze, witam na olsztyńskiej starówce wszystkie rodziny zgromadzone tutaj na tym marszu dla życia i rodziny. Hasło tegorocznego marszu Polska rodziną silna to nawiązanie do wyjątkowej rocznicy tegorocznej, stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stulecia odzyskania wolności, o które zabiegały polskie rodziny. W okresie zaborów, w okresie niewoli, to w rodzinach przechowywana była polska tradycja, przechowywana była wiara, przechowywane były te wartości, które stanowią siłę polskiej rodziny. Dziękuję, że chcecie manifestować i zaświadczyć o tych wartościach, o tym, że rodzina to związek mężczyzny i kobiety, to nawiązanie do tego, że życie trwa od poczęcia do naturalnej śmierci i to wszystko tutaj chcemy razem, wspólnie, w radosnym nastroju zaświadczyć. Bardzo kochani za to dziękuję i zapraszam do tego marszu, do tego uczestnictwa, do świadectwa o naszym przywiązaniu do rodziny. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, jaka jest zmiana tego marszu? Ważne jest to, po co się tutaj zbieramy, dlaczego będziemy w ten sposób mocny, wyrazisty akcentować właśnie to, że Polska jest silna rodziną, że to jest ten moment, że możemy pokazać się i zaakcentować właśnie to hasło tegoroczne marszu. Polska rodzina silna. To hasło podkreśla zasadniczą rolę rodziny w budowaniu przyszłości ojczyzny. Wspólnie śpiewa. Żadne swoje nie pokona.
Gdy rodzina zjednoczona, żadne zło jej nie pokona. Miłość, życie i rodzina to najlepsze jest dla. Każde dziecko na świat ćmane oraz inne. Ten czas, który mamy jeszcze do spędzenia tutaj w tym marszu ze sobą razem, zamanifestujmy właśnie tym, że możemy wspólnie również powiedzieć to, co mamy w sercach. Wspólnie ścisnąć dłoń dziecka, które jest z nami. Rodzic to ma, to jest instynkt. Trzyma dziecko przy sobie, to małe, żeby się nie oddaliło. Ale te starsze, które są, nie wstydzą się. Niech też wezmą swoich rodziców za ręce, pokażą. A nawet dziadkowie niech swoich dojrzałe dzieci także wezmą za rękę i niech pokażą, jaka to jest moc, bo to jest siła. Kiedy bierzemy na ręce, to jest bardzo mocny dotyk serca. To jest pokazanie, że pamiętam o tobie, że mamo, tato, jestem twoim synem, jestem twoją córką, kocham was. Kocham cię, tato, kocham cię, mamo. Nie bójcie się powiedzieć słowa do swoich rodziców, masz już 18, 20, 30 lat. Ale patrzysz na swoją mamę, powiedz do niej, kocham cię, mamusiu. Mamusiu, kochana, jestem z tobą. To jest piękne słowo, polskie słowo, mamusia. I tatuś również. I to jest piękne, bo kiedy rodzic słyszy takie słowa, to mięknie mu serce. To jest niesamowite wrażenie. I to jest wielka siła. W takim jednym słowie nie trzeba więcej. Bo to słowo...